Cześć, witam wszystkich widzów kanału Kubi365 i w dzisiejszym odcinku pojechałem z tatą zwiedzić zapomniany cmentarz w Ługach. Tak, dzisiaj jesteśmy w bardzo tajemniczym miejscu. Stary, po niemiecki, opuszczony cmentarz przy wsi Ługi, która się koło Dobiegniewa. Niezwykle klimatyczne miejsce. Ten cmentarz znajduje się w lesie. Tak, cmentarz znajduje się w lesie. Jesteśmy przy bramie wjazdowej teraz. Znajdujemy się przy pozostałości, no takiej troszeczkę odrestaurowanej, jednego z elementów bramy wjazdowej. Tylko to zostało przy tej bramie wjazdowej, bo wszystko to jest zarośnięte. Tak, tylko to zostało. Natomiast no, możemy tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, że jesteśmy właśnie przy głównym wejściu. Na niektórych grobach są napisy. Zaraz będziemy to wszystko pokazywać i eksplorować. Bardzo ciekawy obszar, teren. Pięknie nam dzisiaj tutaj pogoda dopisuje. Myślę, że będzie niezwykle ciekawie. A więc eksplorację czas zacząć. Zaczynam. A więc zaczynamy eksplorację starego poniemieckiego cmentarza w Ługach. Tak, zaczynamy naszą tutaj wycieczkę. Przy bramie wjazdowej. Przy elemencie głównym bramy. Widać tu jakiś rysunek. Nie wiemy, co on mógł oznaczać. Tak, to jest troszeczkę odrestaurowane. Tutaj widać jakiś herb, nie wiem, czy rodziny, czy kogoś. Widać tutaj głowę jelenia, a na szczycie tego widać głowę rycerską w hełmie, w czubicy. Także podejrzewam, że to jest jakiś herb. Tutaj możecie zobaczyć domki jakieś. A tutaj jakieś pozostałości. My już wejdziemy w ten teren, bo już tam się zaczyna. Dokładnie, natomiast tutaj jeszcze Wam pokażemy. Jakieś pozostałości. Tutaj widać kupułę głównie drugiego elementu bramy. Widzicie, on jest identyczny z tym, który jest tutaj na tym elemencie, więc jeden został tak był odnowiony, a tutaj są pozostałości tego drugiego. A więc my już będziemy wchodzić na teren tego. No może wejdziemy tutaj głównym wejściem, głównym, takim najbardziej wygodnym do wejścia. I tym tutaj. I tu można zobaczyć już 5 grobów. Tutaj jest to miejsce. No tak, dochodzimy do pierwszych pozostałości. Tak trudno powiedzieć, to są jakieś fragmenty. Tutaj nic się nie dostało z tego. Prawdopodobnie to są jakieś fragmenty faktycznie elementów nagrobnych. Tak to zostało pokazane, położone. Tam są, widzicie, następne. Kolejne. Natomiast będziemy zmierzali dalej. Tutaj są mniejsze groby. Bo dalej są większe ciekawostki. Tutaj widać bardzo wyraźny napis. Tak, dochodzimy do pierwszego nagrobka. Jak widzicie, bardzo dobrze zachowane. Nie wiem, tutaj czy... grób dziecka jest chyba. Z tego wynika, że to jest grób dziecka. Tak, dwójki dzieci, z tego co widzę. Albo nawet więcej. Tutaj widać daty. Nawet chyba czwórki, nawet, bo się okazuje. Natomiast jak widać, urodzenie 1870, 1871 śmierć, potem 73, 78. Widać, jakie to są stare groby. Bardzo i jestem stare w dobrym stanie. Także tutaj jesteśmy chyba w części cmentarza takiego niestety dziecięcego. Tutaj jakaś, nie wiem, tutaj jest jakiś fragment mogiłki. Trudno powiedzieć. Bardzo mała pozostałość. Tak. Ale teraz, tutaj jest bardzo dużo. Teraz będziemy do tego dochodzić i pokazywać. Dużo dołów tutaj jest. Tak, tu jest też jakiś kolejny, to jest jakaś... To jest jakaś głownia, która jest powalona. Tu było miejsce na tabliczkę, której niestety w tej chwili już nic nie widać. Tutaj widać taki cegły zbudowany. Tak, tutaj jest też... jakieś małe. Tutaj też widać jakieś ciekawe elementy. Tutaj też jakaś głownia. Tu chyba jakaś tablica jest. Podejdziemy do niej. Chyba przywrócona. Bardzo czytane. Tak, jakieś napisy. Nie wiem, czy tutaj coś będzie widać. No, napis jest jakiś. Także to też jakiś element nagrobkowy na pewno. Tak, wszystko na to wskazuje. Też
1888-1890. Tak, bardzo stara płyta. Też bardzo dobrze zachowana. Bardzo dobrze zachowana, no niestety przewrócona. Teraz sprawdzimy, co tutaj pisze. Tutaj jest mchem trochę. Tutaj zarośnięte mchem, natomiast też napis jeszcze czytelny, tylko chyba to jest przesłane. 1890 rok. Bardzo stary. Tutaj idziemy dalej. Tutaj się pojawiają powoli coraz większe. Tutaj jest taka ciekawa jakaś tabliczka. Zobaczymy. Coś takiego nietypowego. Postaramy wam się to pokazać. A tutaj też oczywiście fragment. Dużo grobów z ziemi. Tak, wiele jest już. Tutaj są kolejne na tak, tutaj. Tak, tutaj. Też jakaś przewrócona tablica. Czekaj, podesłaniasz? Bardzo stara. Nie widać daty. Nie widać daty. Natomiast tutaj jest jakiś taki, no tutaj trzeba się bardzo ostrożnie przemieszczać, dlatego że tutaj są wszędzie groby. Staramy się to uszanować. Tak. Tutaj też jakaś tabliczka. Bardzo dobra tabliczka. 1898. 1900, czyli też grób dziecka, niestety. Dzieci. Dokładnie tutaj widać, że już tabliczki nie ma. Tutaj są grobów obmalowania. Teraz wiem, że tutaj się tak, dokładnie taki sam element, tak samo znaleźliśmy się przed cmentarzem. Tutaj jest zamiast święty. Bardzo są dużo grobów, które tam gdzieś zarośnięte i ich po prostu nie widać. Dokładnie, tutaj wszędzie zobaczcie są groby. Niestety nie zachowały się tablice. Ja sprawdzę, czy jest trzy groby na tej tablicy. Tak, tutaj ktoś widać, że próbował coś chyba odnowić, bo to jest taki element raczej chyba współczesny w miarę. No niestety, to już nie jest grób dziecka. Niestety jakiś wandal to rozwalił. Zniszczył. Tutaj już nie jest ten grób dziecka. To już tak, to już jest cmentarz dla dorosłych. 1925. Też przed wojną już, ale też no, ktoś to zniszczył niestety. Tutaj. No tak, na pewno te odwiedzają, to też tutaj wszędzie. Tutaj są napisy, bardzo dużo jeszcze napisy, że na pewno nie spodziewali się tego. Tak, tutaj też pozostałości, o pozostałości grobów, tutaj też napis. Tam też napis jest, no dużo tych napisów. 1923 rok, bardzo stare. Znicz tam leży jakiś, widać. No i zapalił znicz. Się pojawiają sobie. Cmentarz jest widać. Tutaj jakiś bardzo wielki. Tak. Tutaj też pozostałości grobów. Nie zachowały się niestety tabliczki. I tu jest bardzo wielka tablica. I to chyba rodzinny grób. To jakiś duży chyba był. Rodzinny. Grób. Zobaczymy. Chyba. Na rodzinny się wydaje. Tak, tutaj. Wielki i. Jakaś nekropolia. Bardzo ciekawe. Widać, że to już jest wszystko rozkopane. Niestety rozkopane, zniszczone. Natomiast tutaj jakby jest zapis. Tutaj wychodzi na to, że... To był grób rodzinny. Tak, natomiast wychodzi mi tutaj na to, nie znam niemieckiego, natomiast wychodzi mi tutaj na to, też patrząc po datach i po zapisach i po tutaj po inskrypcji takiej, wydaje się, że tutaj jeden z pochowanych tak wygląda, że poległ na froncie I wojny światowej. Także tak to tu wygląda. Teraz idziemy do kolejnych grobów. Bardzo dużo tutaj jest ich. Tak, to prawda. Zobaczcie, cmentarz naprawdę jest duży. Tych grobów jest tutaj. A tutaj nikt jakiś. Naprawdę ich jest dużo. Niestety nie zachowały się napisy, natomiast grobów jest naprawdę bardzo dużo tutaj. Tutaj też jest grób, widzę. Jak dobrze pamiętam, to tutaj jest jakiś grób też z czytelnym napisem. Zaraz zobaczymy, tutaj jest jakaś tablica też.
Tak, tutaj bardzo ładnie. Podejrzewam, że tutaj też jakiś wojskowy mógł być pochowany, czyli jest pochowany. Widzimy tutaj taki tutaj nagrobek w kształcie liści dębu. Także wydaje mi się, że jakby to może świadczyć o tym, że tutaj też jakiś wojskowy jest pochowany. No nie wiemy, ale możemy podejrzewać. Tutaj co się stało? Możliwe, że to jest jakaś brama. Drugie wejście może. Tak, tutaj też widać liście dębu na nagrobku. Tutaj też, także widać, że dosyć taki tutaj często spotykany motyw. Zobacz, co się stało. No, tutaj widać, że jest posprzątane, natomiast widać, że tutaj były zapalane znicze. Tutaj jest bardzo wyraźny napis, widzę. Tak, kolejny bardzo ciekawy napis. Bardzo go wyraźnie widać, bardzo zachowane dobrze. W 1903 roku ktoś zmarł. Czyli też rzecz dosyć dawna. Tutaj są kolejne napisy. Więc zaraz się sprawdzimy. Tutaj bo powalona coś jest. Tak, tutaj powalona płyta nagrobkowa niestety. Niestety już bardzo słaba do odczytania. Tutaj można trochę. Tutaj też. 1898 rok. Dosyć młode osoby tutaj te są pochowane. Tutaj też są napisy. Jakiś fragment płyty też tutaj. Czytelny. Natomiast jak widzicie, wszystko zarasta mchem. Przyroda bierze wszystko. Tak to wygląda. No jesteśmy w lesie, także dosyć normalne. Tu może przejdziemy tędy. Tutaj coś takiego w miarę świeżego. Tam jest bardzo szczególnie. Zaraz spróbujemy do tego dojść. Tutaj jest wyraźnie. No tak, ale też chyba jest to w miarę świeża sprawa. 1926 rok. Nie wydaje mi się, że ten krzyż tyle miał. To jest jakiś ślad. Tak, bardzo mało czytelne już. Czytelne. Kolejne groby. Opuszczone. 1869-1920. Tak. Też bardzo tutaj. Widzicie, tutaj tam jest studnia taka stara, ale to za chwileczkę już pokażemy. Tak, tam jest zabezpieczone to w jakiś sposób. Tak, żeby nikt nie wpadł. Też tutaj jest trochę. Tutaj są kolejne groby. Ktoś tutaj troszeczkę o ten teren dba. No może nie tyle dba, ale jakoś go trzyma w odpowiedni sposób takim zabezpieczonym. Tutaj widać, że to było wykopane coś. Tak, tutaj też może ktoś dokonał jakiejś ekshumacji albo się zapadło. Trudno. Tak, trudno powiedzieć. Zanim dojdziemy do studni, jeszcze trzeba pokazać napis, który jest też bardzo wyraźny. Tak, no tutaj też dochodzimy do kolejnych grobów. Tutaj był ukryty rodzinny, zobacz jaki wielki. Teraz zobaczymy, tutaj też 1932. Oczywiście bardzo dużo. Jakaś stara metoda z epoki. Tak. Mogło być. Tutaj też takie duże zagęszczenie. A tutaj pokażemy wam tą studnię. Jest zabezpieczona. Nie wiem, czy tutaj jest z niej woda, natomiast no jest to ewidentnie studnia. Tutaj widzimy, że ona dosyć głęboko bardzo sięga. Ktoś to zabezpieczył. Żeby nikt nie wpadł, to bardzo tak, dobrze. Tak, żeby to nikt nie wpadł. O zachowanie bezpieczeństwa. Żeby nikt nie wpadł. Tutaj patrz, to kolejny dół z napisem, zaraz go sprawdzimy. Tak, zaraz go zobaczymy. Napis tutaj. Staramy się omijać groby. Szanujemy tutaj. Tak, i tu są napisy. Tutaj są jakieś napisy.
No, tutaj taki jeden z nowszych by się wydawało. 1935 rok. Tutaj w dalszym ciągu dużo wydzielonych grobów, po których tylko jakby obrys pozostał. No i tak ten cmentarz w takim katastrofalnym stanie nie jest, seniorze, to już... No, w katastrofalnym stanie nie jest, natomiast no, ponad wszelką wątpliwość jest opuszczone. Są tu tylko takie znicze, ale się w ogóle nie palą. Ktoś tutaj na pewno go odwiedza, dlatego że znaleźliśmy gdzieś tam znicze gdzieniegdzie. Tak, tam widzieliśmy w jednym miejscu, że były zebrane, już wypalone znicze, także tutaj widać, że... Tak, tu są kolejne groby. Jakieś takie... Nie wiem, czy był na nich krzyż, czy nie było. To tam są takie... Tutaj jest jakiś grób też, którego ktoś odwiedził. Nie wiem, czy jakaś tabliczka się zachowała na nim. No, chyba nie do końca, natomiast no... No nie zachowała się. Nie zachowało się nic. Natomiast tak to wygląda. Tak, tutaj jesteśmy w takim fajnym miejscu. Na takim lekkim chyba wzgóreczku, bo cmentarz jest na takim pohodowanym terenie troszeczkę. Ale to jest takie bardzo fajne miejsce, żeby wam pokazać faktycznie go w takiej panoramie. To uczynimy, natomiast w tej chwili... O, zobaczcie, jakie drzewa piękne, stare. Klimat jest tutaj naprawdę niesamowity. Owady z lata. No, jak to w lesie. Także piękne, stare drzewa, które na pewno pamiętają tutaj wydarzenia, które tutaj się odbywały. Wspaniale to wygląda. Natomiast teraz przez chwilkę nie będziemy się odzywać. Pokażemy wam ten cmentarz w takiej panoramie, żebyście poczuli ten klimat, usłyszeli dźwięk przyrody. Tylko na razie trochę poczekać, bo jechać szczekanie psa. No to szczekanie psa też jest klimatem. Także Hubert, nie chodź przez chwilkę, żeby nam tutaj szum suchych liści nie zakłócał przekazu. Tak, panoramka. Podziwiajcie. Niesamowite tajemnicze miejsce. Bardzo tajemnicze miejsce. Pokazaliśmy wam chyba cały cmentarz już. Tak, pokazaliśmy wam chyba cały cmentarz. Jeszcze będzie podsumowanie tej wyprawy. Tak, tutaj na chwilkę wytrzymamy. I będzie podsumowanie tej wyprawy. I za chwilkę... Podsumowanie. Wyjdziemy z podsumowania. Tutaj na chwilkę zatrzymujemy. I podsumowanie tej wyprawy. Teraz czas na podsumowanie tej wyprawy. Tak. Pokazaliśmy wam dzisiaj bardzo, bardzo niesamowity cmentarz. Cmentarz, bardzo niesamowite miejsce. Znajduje się on w lesie. Tak, mówiliśmy, znajduje się w lesie. Tutaj możecie zobaczyć jakąś drogę leśną. Tak, droga leśna. Niesamowity klimat. Cofnięcie się do bardzo dawnych czasów. Bo ta wieś jest cała poniemiecka. Tak, wieś jest poniemiecka. Prawie natomiast... wszystkie budynki, które się znajdują w tej wsi, są poniemieckie. Są poniemieckie. Cofnięcie się w czasie, do czasów wyprzedzających jeszcze I wojnę światową. Ten cmentarz ma już bardzo dużo lat, około 100 nawet, no, ponad 100. Bardzo dużo lat. Miejsce niezwykle tajemnicze, klimatyczne. Takie też energetyzujące w pewien sposób.
Ten cmentar też się znajduje na takiej górce. Na górce, takie ukazujące w całej rozciągłości sens przemijania. To jak czas mija, to co po nas zostaje, albo to co po nas nie zostaje. Tu kiedyś mieszkali ludzie, żyli wiele lat temu. Nadal mieszkają, tylko już domy są niektóre już wyremontowane, nowe. Tak, ale chodzi mi o tych ludziach, którzy tu żyli wiele lat temu. Żyli, umarli. Którzy znajdują się na tym cmentarzu. Tu zostali pochowani. Prawdopodobnie ich rodziny już prawdopodobnie też nie żyją. Miejsce jest trochę zapomniane, opuszczone. Ale te, tutaj są żnice, tylko większość już się nie świecą. Taki jest sens przemijania. Także dzisiejszą wyprawę kończymy w takim nieco filozoficznym nastroju, pogrążeni właśnie w rozmyślaniach nad sensem przemijania z tego niezwykle ciekawego miejsca. I tajemniczego miejsca. Żegnają Was dzisiaj Hubert i Przemek. Trzymajcie się. Do następnej wyprawy. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Dashboard. Thank you.